Mamy dane równanie różniczkowe dy po dx równa się 3y, i mamy dany warunek początkowy dla tego równania, że y ma być równe 2 dla x równego 1. Czyli mamy tak zwane zagadnienie początkowe do rozwiązania. No i jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie to zadanie rozwiązać. No właśnie, ktoś mógłby zauważyć, że to proste równanie różniczkowe to ma rozwiązanie w postaci funkcji wykładniczej od razu napisać właśnie że rozwiązanie będzie funkcja eksponens ale ja tego tak nie zrobię ja zauważę że to jest równanie o rozdzielonych zmiennych i rozwiążę to korzystając właśnie z tej jego własności kiedy mamy takie równanie o rozdzielonych zmiennych to to oznacza że możemy zmienną zależną czyli y przenieść na jedną stronę, a x na drugą i mieć takie dwa wyrażenia, że mamy jedno zmienione tylko po lewej, jednej stronie jedno zmienione tylko po drugiej. To w tym wypadku byśmy mieli to w tej postaci. Mogę obie strony podzielić przez y i pomnożyć tak jakby przez dx. Czyli będę miał 1 przez y dy po lewej stronie, a po prawej stronie będę miał 3 razy dx. I właśnie wtedy, kiedy mam coś takiego, no to mogę rozwiązać to równanie całkując obie strony niezależnie, czyli dopisuję sobie tutaj znak całki i wykonuję te całki. Czyli tak, po lewej stronie ta całka, no to jest całka z 1 przez y dy, czyli to będzie logarytm naturalny z modułu y, no plus jakaś stała, ale tej stałej ja nie będę tutaj na razie pisał, bo napiszę stałą z prawej strony, mógłbym tutaj z obu stron dopisać stałe, ale wystarczy, że dopiszę stałą raz, dlatego że te... Te całki po prostu będą się różniły o jakąś stałą, która jest różnica tamtych dwóch stałych całkowania. Więc tu mogę napisać tę stałą tylko raz. No i po prawej stronie ta całka też jest bardzo prosta, bo to będzie po prostu 3x. No i tutaj właśnie dopiszę tę obiecaną stałą i napiszę teraz plus c. O, plus c. No i teraz szukamy funkcji y od x. No więc tutaj muszę to jakoś wydobyć z tego. No to, żeby dostać Tę wartość bezwzględną z y, no to mogę wziąć eksponent z obu stron. Podnieść e do, do obu stron. Czyli tutaj będę miał wtedy po lewej stronie, że moduł z y jest równy, a po prawej stronie będę miał e do 3x dodać c. Dodać moja stała c. No i teraz mogę to zapisać w takiej postaci, że to jest to samo, co e do 3x razy. E do C no C to jest jakaś stała E do C to też będzie jakaś stała więc ja mogę oznaczyć sobie to E do C że to jest jakaś inna stała na przykład A i napiszę wtedy moje rozwiązanie w postaci że to się równa A razy E do 3X gdzie A jest jakąś stałą ponieważ ona powstaje z podniesienia E do jakiejś potęgi no to widać, że A nie może być mniejsze lub równe 0, czyli A jest tylko dodatnie ale z drugiej strony to jest Równanie na moduł z y, więc dobrze, że ta stała musi być dodatnia. No ale teraz, skoro moduł z y jest równy tyle, no to to oznacza, że y jest równe temu rozwiązaniu. Że y jest równe temu rozwiązaniu, ja może to sobie skopiuję albo y jest równe minus temu rozwiązaniu lub Y jest równe minus temu rozwiązaniu. Czyli widzimy, że tak naprawdę po prostu możemy przyjąć, że ta stała jest zupełnie dowolna, zarówno dodatnia, jak i ujemna, lub może być również równa 0, no bo widzimy, że wtedy y będzie równe 0, no a 0 spełnia to równanie. Czyli możemy tak naprawdę skupić się na, na tylko tym jednym, bo to drugie rozwiązanie. Nie wnosi nic nowego, po prostu, poza tym, że ta stała może być również ujemna. Na jaka jest ta stała? To my właśnie wyznaczymy to z tego warunku początkowego i wtedy zobaczymy, czy ona wyjdzie nam dodatnia, czy ujemna, rozwiązując ten warunek początkowy. No to, żeby teraz właśnie uwzględnić ten warunek początkowy, no to musimy tutaj wstawić y równe 2, czyli że 2 równa się, no i tutaj mamy moją stałą a, która nie wiemy na razie, czy jest dodatnia, czy ujemna, razy e do 3x, a x jest równe 1, czyli e do trzeciej. No to mogę podzielić obie strony przez e do trzeciej, albo inaczej mówiąc pomnożyć przez e do minus trzeciej, no i widzę wtedy, że a musi być równe po prostu 2 razy e do minus trzeciej. 2 razy e do minus trzeciej. No to wyznaczyłem teraz już stałą a z warunku początkowego, no i w ten sposób mamy już jednoznaczne rozwiązanie na tę funkcję y. Bo wiemy, że stała a jest równa dokładnie tyle, czyli mogę napisać, że Ostatecznie tutaj rozwiązanie będzie y równe 2 razy e do minus 3 razy e do 3x. To stąd przepisałem. No, czyli mogę to jeszcze trochę uprościć. Napisałem, że y jest równe 2, i tutaj te wykładniki mogą do siebie dodać. Razy e do 3x odjąć 3. No i to jest ostateczne rozwiązanie mojego problemu początkowego, już bez żadnych stałych. Po prostu mamy jednoznaczne rozwiązanie. Takiego zagadnienia początkowego.